Witam was wszystkich bardzo serdecznie po dość bardzo długiej przerwy w serii na moim kanale Zagrajmy w CK2, czyli Crusader Kings 2 Mroczne Wieki. Tak jest, moi drodzy widzowie, właśnie wróciłem do tej... do tej gry, no i oczywiście też wróciłem z wami do was, żeby pograć, oczywiście, żeby wam przedstawić, co by tu zrobić. A może jednak nie, kto wie. Dobra, w każdym bądź razie, wiem, że dość długo znowu mnie nie było, za to was znowu bardzo przepraszam, ale musiałem, powiedzmy, spędzić z moimi bliskimi, znajomymi, takie tam rzeczy, więc dlatego nie odzywałem się, dlatego bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że już... czekajcie... ale mam nadzieję, że już to się więcej aż tak nie powtórzy, więc... no cóż... Ale, także bądź razie, no cóż, co ostatni raz robimy? Widzę, że mamy wojnę z tą jednoprowincjonalnym państewkiem. Nie, mamy tak, dwie wojny. Mamy z nimi i z nimi. My jesteśmy za królem Węgier. Dobra. No i no cóż, no, oczywiście nasz syn. No jak widzicie, no... No jest tęgrystą. Chyba, że... Uda się pokojowo to zrobić i... A, nie możemy. Myślałem, że możemy. Nie no, myślałem, że możemy, ponieważ... mógłbym nawrócić go, ale widzę, że tak nie da rady. Szkoda, bardzo szkoda. A jak tam religia? Mam nadzieję, że może przynajmniej... Aha. Dobra, widzę, że nie będzie łatwo. Już to widzę. Dlaczego? Pewnie spytacie. Ponieważ z tego, co ja zauważyłem, już inne dzieci mają już tęgryzm. Co to oznacza? No to chodzi, że skoro my jesteśmy Słowianami, widzę, że chyba później przejdziemy do tęgryzmu. Albo nie wiem, no pożyjemy, zobaczymy, ale dobra. Z kim mamy jeszcze tutaj wojnę? Mamy jeszcze tutaj... Chociaż mi się daje, że... Nie, dobra, chyba da sobie radę. No, da sobie radę, dobra. Da sobie radę. Dobra, tymczasem połączymy naszą... drużynę królewską, oczywiście naszą. Oczywiście nasz król ma 70 lat. Ciągle widzę, że zostaje ciągle wysyłane do nas z prośbą, żeby się nawrócić. Przepraszam bardzo, ale nie. Nie ma mowy. No i widzę, że katolicyzm. Też nie. Może nie wiecie, dlaczego ja to robię, ale ponieważ ja gram trochę roleplayingowo, czyli RPG, bo niestety mój ojca jest fanatykiem, więc ja by to wytłumaczyć, nie przejmuję innych wierzeń. Mamy inne ziemię de jure. Oczywiście nasze ziemie są rozłączone na pół, czyli Wielka Polskiej nie będzie, tylko no. No cóż, ale mam nadzieję, że przynajmniej... No i to nie będzie łatwe. No, nie będzie łatwe wszystkich nawrócić na naszą kulturę. No ale dobra. Mam nadzieję, że damy radę. Chociaż widzę, że Bestii chyba zmieniło swą kulturę. No i dobrze. Ale reszta prowincji nie. Trzeba to powoli, powolutku zmienić. Oczywiście nasze ziemie chyba będą rozdzielone. Chociaż tego to ja nie wiem. Może nie. Kto wie. Zobaczymy. Mamy dość dużo jeńców. I wypuścimy je. Wypuścimy. Widzę, że już są na nas planowane jakieś intrygi. Dobra, wy tutaj. Trochę zarobimy przynajmniej, a to jest jednak zawsze plus, że tak powiem. Widzę, że możemy się rozwinąć się militarnie. Dlatego też naszym celem będzie rozwinięcie się organizacji militarnej. Tak, będziemy bardziej zorganizowani. Bo to jednak zawsze daje dużo.
Dobra, może weźmiemy teraz... Też, że poprawię trochę relacje z takimi chłopstwem, trochę. Relacje zawsze się przydaje. A widzę, że... Nasza... Córka ukończyła już 51 lat, no to dość dużo. Dużo. Wyszła ta stara, dawna. No ale no cóż, no... Jasny wiej, no ja po prostu... powiedzmy tak. Nie. Dobra. Możemy zwiększyć autorytet w Pomorzu, więc też tak zrobimy akurat. Tak jest, zwiększymy autorytet koronny do limited. Co spowoduje, że i Polska, i Pomorzanie będą mieli takie same mniej więcej prawa. No tak powiedzmy. Dobra, widzę, że mój syn nie daje rady, więc wyślę mu drużynę królewską. Jakieś tam średniawe wojska. Jakieś tam wasali, dobra. Nie zostaje mojemu synowi jednak. Nie. Widzę, że możemy zwiększyć naszą domenę królewską. Znowu. No to jest dość dobre. Ale mi się wydaje, że na razie nie, bo tym bardziej, że to jest tylko tak, no bo mamy Pomorze, dlatego. Więc mi się wydaje, że jak się odłączymy, no to już tak nie będzie, więc wolę nie ryzykować, że tak powiem. Ale pomogę memu synowi zdobyć się tej prowincji, bo widzę, że nie udaje się, chociaż widzę, że już Węgrowie idą na pomoc, fajnie, miło. Dobra, może nasza armia zdąży, kto wie. O Boże, ja widzę, że już na moim kanale już jest 183, widzę, no to bardzo dziękuję, naprawdę, że chcecie mnie oglądać, że tak powiem, naprawdę. To jest miłe, bardzo. No bo jak zaczynałem, to przerwę wam powiem, że na pewno słabo nagrywałem, to trzeba przyznać, no na pewno słabo nagrywałem, ale teraz staram się już tak w miarę dobrze nagrywać, no i jakoś to na całe szczęście wychodzi. Więc... no cóż, a później to postaram się trochę pokombinować, zmodyfikować mój kanał, że tak powiem, żeby był intro, nie takie tam rzeczy, ale na razie to ja wolę tak swobodnie. Jeżeli naprawdę wczuję się w youtuberstwie, ale tak na poważnie, to postaram się rozwijać właśnie mój kanał. Będę rozwijał i nie opuszczę. Przez pewnie kilka lat, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Nic nie jest pewne. Ja teraz tak patrzę na mapę. Ja tak sobie teraz patrzę, drodzy widzowie, i... What? Widzę, że królowa Szwecji zuzurpowała nam tytuły. Czyli szykuje się możliwość wojny ze Szwecją. No to nie będzie... Widzę, że Szkocja się rozpadła. Irlandia dalej się nie zjednoczyła. Chociaż widzę, że Irlandia ma... A, dobra. Chociaż widzę, że jeden z możnowładców... będziesz atakował, okej. Szwecja jest bardzo potężna. Finlandia się nie zjednoczyła, na co jeszcze tutaj też się nie zjednoczyli. Chociaż widzę, że... Królestwo Perm się zjednoczyło. Patrzmy na rozwój. Jesteśmy dość w miarę dobrze rozwinięci, ale dalej to tak niezbyt. No... Dobra. Dobra, kontynuujmy. No ale no, widzicie moi drodzy widzowie, po prostu teraz mam jakoś czas, no i na całe szczęście mogę już grać, nagrywać z wami te filmiki. Więc no cóż, a co to jeśli chodzi o innych serii? Powiem wam tak, jeśli chodzi o tego Crusadera, dalej będę nagrywał, tylko mi się wydaje, że nie wiem, czy na pewno do 100% dojdziemy do 1400 coś. Możliwe, że dojdziemy, nie wiem, do 1300 czy 1200. No, pożyjemy, zobaczymy, powiem wam. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli będziecie chcieli tą serię, no to na pewno będę jeszcze dłużej nagrywał. A jak tak, chociaż wiem, że bardzo lubicie tą serię, więc okej.
Więc nie ma problemu. Nie ma problemu, że tak powiem. Nie ma problemu. Więc będę dalej nagrywał, że tak powiem. A jeśli chodzi o Battle for Weston, czyli ta seria, która też jest moim zdaniem obowiązkiem, ponieważ no, żaden chyba polski jeszcze nie nagrał, ja na razie tylko nagrywam. I dalej będę to nagrywał, chociaż wiem, że były dość takie ostre przerwy. Ale teraz... teraz będę mógł... no, normalnie. I widzę, że... Hanat Komuni... już upada. Już upadł. Tak jest. Oświecony się zwie. Który nawrócił się na... aha, prawosławny. Spoko, fajnie. Ma sympatię do poganów. W sumie sam był poganinem, no to. I widzę, że Dania... ma wojnę. Z... aha. What? Co oni planują? Nie, przepraszam, bo jestem trochę taki zdziwiony, co oni wyprawiają. Nie takie tam rzeczy, więc... możemy rozbudować na naszym Poznaniu stajnię i chyba też tak zrobimy. Tak, zrobimy tak, zbudujemy stajnię na trzecim poziomie, co dodało nam dość dużo lekkiej kawalerii. Poznań... naszą stajnię trzeba dość mocno rozwijać, bo jednak zawsze to dobry znak. Dobra, mi się wydaje, że chyba rozminiemy... dobra, na razie nie planujmy, że tak powiem. Dobra, a nasza armia... no i no cóż, nastało to, co się obawiałem. To znaczy, to co musiało nastać, czyli że... nasz syn... nasz syn po prostu... no, zmarł. Zmarł. No i tyle, no. No i niestety nastała taka, powiedzmy... dość taka dziwna era. Dość dziwne czasy, ponieważ naszym królem jest... Tęgrysta. Tęgrysta, tak jest. Na samym starcie na pewno stworzymy tytuł książęcą nazwie Galicji. No ale jakby to powiedzieć... umarł król? Niech żyje król! No cóż, no niestety, jak widzicie, no poganie tutaj, a my zmienimy trochę radę. Nie chcę, żeby zarządzali nim jacyś... Ruscy czy coś. Ja wolę, żeby to byli Polacy. Sami Polacy. Chociaż... oczywiście będą wyjątki, ale nie bez przesady. No i no cóż, no. Jak wiecie, nasz władca... no już tak trochę ziemi, tak jak widzicie, no niezbyt, więc mi się daje, że ofiarujemy naszemu synowi... ziemię... Sącza. Żeby już się tam powoli uczył. Jak wiecie, nasze niestety relacje z wasalami nie są najlepsze, ponieważ no... no niestety, no... jakby to wytłumaczyć. No nie są najlepsze ze względu na to, iż... no jak wiecie... kurde. No i super, no. No bo ponieważ jesteśmy innej wieży akurat, więc no cóż, no... nic na to nie poradzimy. Akurat. Owszem, nasz władca akurat nawróci się przez swoją żonę. No czy będziemy się nawrócić, tego nie jestem pewien. Ale niestety widzę, że tymczasem nadchodzą nowe frakcje planowane przez niego, więc... ale na wszelki wypadek wynajmiemy kolejną drużynę królewską. Tym razem to będzie obronna. Tak jest. Ja wolę tworzyć takie złożone, takie uosobnione. Z tej Queen Bertha. Co ona planuje? Nasza żona może nie jest aż tak mocno utalentowana, ale w sumie... dobra, polepszymy z nią relację akurat. No. Niech ona coś tam intryguje, niech ona tam coś planuje. Mamy dość dużo jeńców, to trzeba przyznać. Na pewno wypuścimy. Wypuścimy tych jeńców akurat, więc po kolei stopniowo. Aha, widzę, że już wypowiadają posłuszeństwo nosi wasale, także powiedzmy nie. No i oczywiście zwołajmy nasze wojska.
które no niestety są jednak dość osłabione, powiedzmy. Ponieważ nowy władca niezbyt lubiany, niezbyt lubiany, musi jakoś dać radę. Dobra, wypuszczamy ich. I może nasz brat może nam pomoże. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Chociaż ja widzę, że tam się jakoś miarę rozwinął, bo ma Królestwo Pomorza. Król Węgier jest na nas bardzo nastawiony, ponieważ mamy oczywiście wiarę oczywiście jego. Więc może. Chociaż jest tchórzem, ale kto wie. Kto wie. Oczywiście Węgrowie nam pomożą, ale no niestety to, co ja się obawiałem, chyba się spodziewane, bym powiedział. Nasz brat po prostu nie pomoże. Nie pomoże. Ale no cóż, no mam nadzieję, że jakoś damy radę. Damy radę. Więc naszą armię zgrupujemy. Chociaż mi się to... Dobra, może tak zróbmy. Wy tutaj. Wy jeszcze tutaj. Chociaż widzę, że ten bunt nie jest taki duży na całe szczęście, także... powiedzmy... Damy radę. Nie, dubanisty to nie. Ja go wypuszczę. Akurat ja wypuszczę niektórych wasali, ale niektórych nie niestety. Ja wolę mieć innych wasali po prostu na... że tak powiem, w klatce, ponieważ tak będzie bezpieczniej, że tak powiem, no. Tak powiedzmy. Co ty odjest? Może tak, może uda nam się ją przekonać, nie wiem, no. Żonie, no. Nie da rady. Super. Dobra, mamy woja 5400, to jest nawet dość dużo, więc wysyłamy oczywiście nasze... 5000 armię do wpierw do Galicji. Ja trochę tak patrzę, czy szczerze wam powiem, dlaczego. Pewnie spytacie, dlaczego ja tak patrzę na to, czy to są Polacy, czy coś. Ja po prostu chcę dbać o. Już wam mówię. Ja chcę po prostu. Chcę dbać o to, żeby Polska była Polską, a nie kurde, Polska z lepkiem. Kulturowym. Więc... no cóż. Dobra, mi się daje, że może... Nie, nie, dobra, oszczędzamy. Dobra, nasza mała drużyna... się rozwinąć. A nie wiem, co... Widzę, że nasz brat... ma dość duże problemy z tego, co ja widzę. Ma... to znaczy, nie, może nie duże, przepraszam. Może nie duże, chociaż ma takie z nim dobre relacje. Ma wojnę z... aha, z tym. A dobra, nie... nie, no bo myślałem, że już ma problem, ale okej. Dobra, dobra. To zwracam honor. Dobra, mi się daje, że jeszcze dążę tu. Okej. Tutaj to... jak już chcę po naszą stronę, ale mi się daje, że może weźmiemy jakiegoś... tego weterana. I może tego. O, dobra. Zaatakujmy tą armię. No, dobra, widzę, że to tutaj się rozpoczęła się kolejna bitwa. Mała, ale na całe szczęście widzę, że dowodzona przez bardzo utalentowanego dowódcę Prusów. I widzę, że na razie nie jest za różowo, nie jest za wesoło. Więc może szybko uda nam się... może szybko uda nam się ich pomóc, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że da... nie, nie zdążymy. Nie zdążymy. Kurde, nie zdążyliśmy. Ale dobra, nasza główna armia... 5000 już właśnie pomaga, na całe szczęście, więc jest dobrze. I widzę, że rozpoczęła się chyba rewolta. Rewolta, żeby King Keros opowiadał w Foreign War Claim Pomerania. Aha. Jest jakaś wojna, jest wojna domowa, więc to o czymś świadczy. No co, w sensie mamy dość dużego, mocnego sojusznika w postaci właśnie Węgier. Więc no cóż, no. Powiem wam tak, to jest dziwny wybór, co ja powiem, ale... no powiem. O co mi chodzi? Moi drodzy widzowie, czy chcielibyście, żebym grał właśnie po to, by było to wszystko religijnie, czy może... Powiedzmy, że gramy jak po to, by załóżmy, no...
żeby nie zmienić wiary, to znaczy, nie że zmienić, tylko że jeżeli nasz władca się zmieni, to czy może też zmienić wiarę królestwa? No nie wiem, no. Takie małe pytanko. No wiem, że to, tym bardziej, że nie jest fanatykiem. Taka roli ścisłości, że tak powiem, bo chciałbym wiedzieć po prostu, czy chcielibyście, żebym nawrócił te inne prowincje, czy może jednak nie? Czy może jednak nie? Ale jak patrzeć, to nasze królestwo dość dużo się rozciąga akurat na te stepy, więc no trochę jest tego, że tak powiem. No jest. No i oczywiście, no niestety, którzy mają kulturę, nie powiem jako. Dobra, może weźmiemy jakoś kontry. Jakiegoś typka, który ma oczywiście... Może nie jest tęgrystą, bo tak powiem. Może nie, że nie jest tęgrystą, ale jest Polakiem. Dobra, widzę, że on jest jedyny, więc mi się daje, że go uhonorujemy. Dostanie jedną ziemię. Mi się wydaje, że dostanie Smoleńsk. Tak jest, dostanie Smoleńsk. Niech się cieszy, że tak powiem. Już jest taki, aby to być takim wodzem. Więc, no cóż, dobra. Naszym celem będzie oczywiście zdobycie i pokonanie tych, jakby to powiedzieć, naszą wrogą armię. Znaczy, jaką wrogą armię? Co ja mówię? Tych Prusaków. Niestety, jak wiecie, jakieś stworzone Republikę Kupiecką, ale nie działało. Po prostu nic nie robiła. Ja nie wiem dlaczego. I widzę, że Pechna wielce zmarła. Więc no cóż, dobra, niech on tutaj dba. No i nie, pożyjemy, zobaczymy, tak powiem. Pożyjemy, zobaczymy. Jak zdobędziemy te Prusy, no to będzie dobrze. No, musimy je nawrócić na tą kulturę akurat na polską. Chociaż dobrze się cieszę się, że w ogóle to się nawróciło, załóżmy, no. Chociaż... No, że się to w ogóle nawróciło, jakakolwiek prowincja. Zacznijmy od tego, na właśnie na polską. Kurde, już się zaczynam mylić. No ale cóż, no nasza drużyna królewska jest bardzo dość silna, powiedzmy. Już chyba liczę bodajże 3000 wojsk, jak się nie mylę. Widzę, że Wojuta... co on chce wprowadzić? Chcę, żeby nowym królem był wysoki wódz Igor of Wołynia. Oczywiście my się nie poddamy. Więc no cóż, no. No i oczywiście rozpoczęła się kolejna wojna domowa. Może nasz, na całe szczęście, król Węgier pomoże, wesprze nas. Mam przynajmniej taką skromną nadzieję. I widzę, że dość duża banda buntowników dołączyła się do niego, więc nie jest dobrze, nie jest najlepiej. Nasz kraj jest spustoszony wojnami domowymi, więc nie jest dobrze, nie jest bardzo dobrze. Oczywiście węgierski sojusznik wesprze nas, oczywiście kolejni wasale pomagają mu. Rozpoczęła się, o mój Boże, Maryja. Na Maryję jedną, kurde. I wszystko do dupy. Powiem wam szczerze, że... Może to co dziwnie co powiem, ale ja chyba będę grał historię po prostu Polski. No też i dynastii to też powinno być, ale po prostu moim skromnym zdaniem lepiej byłoby, gdybym grał właśnie jako nastawiony na... powiedzmy, przyjęcie kilku sytuacji Polski. Tak jest. Nasza armia niestety musi oblegać. Dobra, myślę, że jak szybko to zdobędziemy, to musimy podbić ich, zanim będzie za późno. Ponieważ jak widzicie, bunt jest jednak bardzo duży i potężny. Jeżeli wojska się dość mocno szybko zbiorą, musimy szybko zakończyć tą rewoltę. Jeżeli zakończymy dość szybko, to damy radę. Jeżeli nie, no to nie będzie dobrze. Dobra, tego nie wykupimy. Przydał nam się dość dużo hajsu. O, przydałby się nam hajs, szczerze. Pieniążki się przydadzą. Dobra. Prusacy... już zaraz powinni skapitulować.
Dobra. Zdobyliśmy. I teraz szybko maszerujemy i postaramy się zniszczyć armię buntowników po kolei. Nie możemy tak mocno, ponieważ jeżeli nie będziemy niszczyć ich po kolei, to coś mi się daje, że nie będzie dobrze. Nie będzie po prostu. Dobra, mi się daje, że weźmiemy tego pana. On jest dobra. I tego. Musimy dobrych dowódców mieć przede wszystkim. Dobra. Mamy pierwsze zwycięstwo z buntownikami, ale to nie jest duże. Widzę, że tutaj jest bardzo dużo tak naprawdę wojna domowa, więc no cóż. No ale dobra, moi drodzy widzowie, to będzie na tyle z tej strony. Także dzięki za oglądanie i wysłuchanie tego oczywiście odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, no to dajcie znać pod komentarzami, czy wam się podoba, czy może nie. Czy może chcecie, żebym darował sobie, czy może nie. Także na tyle. Z mojej strony, drodzy widzowie, także cześć, żegnam was i czekajcie na nowe odcinki. Nie tylko z Crusadera, ale myślę, że tym razem z Battle for Westnot albo Game of Tańską. Jeszcze tylko wam dopowiem, że Game of Tańską to będzie dość krótka seria, więc myślę, że dość szybko ukończymy tą grę, więc nie będzie problemu. Także na tyle. Z mojej strony także dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, hejka, widzimy się następnym. Cześć.